Dobra, długo się na tym męczyłem, ale w końcu wbiję drugi prestiż. Dosłownie nie wiecie, ile musiałem spędzić czasu, znaleźć dobry team, by w ogóle wbić ten prestiż. To jest dla mnie po prostu przyjemność brać ten prestiż. Lepszego, po prostu lepszego widoku, lepszego widoku, lepszego widoku nie zobaczyć. Ja, żebym kurde nie zdechł, chociaż dosłownie bardzo mało mi brakuje. To jest 5 minut roboty, nawet nie. Osiągnę coś, co da mi więcej możliwości. Szybciej będę osiągiwać niektóre rzeczy, ale to zaraz. To sobie trochę tu pofarmimy. I czekajcie, ogólnie to ja tu widzę, że zapomniałem. Sobie wyłączę i to sobie wyłączę. Wybaczcie za to, dopiero teraz się. Od razu co odpaliłem OBS, od razu co odpaliłem nagrywanie, bo tak sobie patrzę, kurde, ile mi brakuje. O, brakuje mi bardzo mało, to jest 2%. Wbiłem już ten 60, to jest dla mnie. Taka robota. Jestem zadowolony z siebie. Tylko tak, obawiam się, że tu jeszcze mogę zginąć. Cholerę nie widzi. Jak teraz zginę, to się ostro wkurzę. Będę starać nie zdechnąć łatwo. Patrzcie, 0,85. To jest tak mało już. Chcę tu pozabijać. Momencik. Już nam się team zaczyna wykładać. Ale mnie to zbytnio nie obchodzi. Chodzi mi tylko to, żeby przeżyć. 0,50. Tu już jest bardzo mało. Już tu w ogóle napieprzam, w co idzie, no nie? Nieważne co? O Jezus. Nieważne co, i tak w to napieprzam. Normalny czy to brud? Coś, co daje dużo expa. Miner daje dużo expa. O, chodź tu. Godzino. 69. O cholera. Tu jeszcze trochę. Fuck. Myślałem, że go zabiję. I wszystko podpieprzają. 0,30. O cholera. Mam nadzieję, że się nie pojawi już żaden ten czempion. 0,07. O mój Boże. Come on, 0,4. Nie mogę teraz zdechnąć. Jest, dobra, udało się. Teraz tylko sobie tą rundkę skończymy. Teraz się będzie szybko. Chyba, że helikopter podleci. Tu rzucę. Patrzcie, to, że kurde wbiliśmy prestiż kolejny, to jeszcze sobie ponabijamy, jeszcze uciekniemy. Chyba uciekniemy. Może się czempion zrespi, ale to bym wątpił. To bym wątpił. Dobra, przyleciał. Wchodzimy. Wchodzimy. O Jezus! Nie pod nogi! Dobra. Trochę wystraszyłem. Wchodzimy. Nie wiem, czy dobrze robię. Nie wiem, czy dobrze robię w ogóle, biorąc ten prestiż. Z tego względu, że za niedługo ma być ten wiosenny event w Rezonie. Tak pomyślałem, że kurde wbiję. Ale potem, jak takim jetpackiem, będę walczył o skrzynię po nowego mounta. Ale czy ten nowy event ma wyjść gdzie? W maju gdzieś? Więc myślę, że do tego czasu pewnie zdążę wbić ten co najmniej ten 30. Żeby wiecie, jako tako móc walczyć z bossem, jako tako móc, wiecie. Takie już być tym high rankedem. No ale no. To zależy. Jak będzie mi się chciało, jak tego. 12 sekund, dobra. Go Prestige, o Jezus. Może jeszcze MVP będzie? Wybawimy. Dobra. O! MVP, a no niestety, ja może ucieknę, bo tu widzę, że się robi większy zamęt, a mało HP, dobra. Pora zacząć zabawę. Tracę, ja w sumie jeszcze zobaczymy, co stracę. Bo stracić to stracę dużo, dobra. Więc tak. Co stracę? Na pewno stracę te wszystkie bronie. Jakieś na pewno
200 tysięcy butów, to kupowałem Barrettę, Flamey, Winchestera, Chainlake. O Jezu, to też kupowałem, no to stracę z jakichś, nie wiem, 200 tysięcy w samych broniach. Tym bardziej, że mam 450 przy sobie. No to stracę, mautów nie stracę, wiecie co, dużo nie stracę. To, że będę miał oczywiście na początku problem przeżyć. Ale no początki bywają trudne, dobra. Więc to, bez zbędnego przedłużania, by tu weźmiemy. Mogę tak? O, dobra. To już znamy, to już znamy, to już znamy. Dostanę dwa skrzynki plus 10 HP. Patrzcie, to jest Stonks. Plus 10 do expa i do golda. Już tak powoli będę mógł, wiecie, sam działać. Plus 20 HP to też spoko. Te 20 HP to może mi momentami dup skuratować. Co my tu mamy dalej? To mnie zbytnio nie interesuje, bo tu mało co mam. Widmore. I tak, mam 400 tysięcy. Mam 440. To jak wbiję ten 45, to będę miał 500 tysięcy. To jest dobry wynik, bo jak dostawałem na tym poziomie 45, to dostałem z jakieś 300 tysięcy około. Teraz nadrobiłem 200 więcej, co jest dla mnie zajebisty wynik, bo jak zaczynacie w Lizonie, to wiecie, że strasznie w cholerę jest ciężko haj zarobić. Cholerę. Też miałem z tym problem, ale jak się jest w party, jak jest się z gostkiem, który ma te 250 bonus, to ten hajs to tak leci, że i głowa mała, no nie, ale... Ale cóż, kogo interesuje moje pierdolenie? Dobra. Lidmore. To co? Lecimy. Poszło. Tuż wskoczyłem na wyższy poziom. A, ten wyższy poziom. Dobra, jest. Zrobię screena. Tylko czekajcie, upewnię się, czy... Upewnię się, czy zrobiło mi tego screena. Dajcie mi sekundkę. Tak, zrobiło. Dobra, to już jako taką na mnie turkę mam. Drugi prestiż. Wiecie co? Multiplayer. Mogę pójść na tych? Nie mogę. Właśnie, na to też nie pójdę. Czekajcie, na jaki taki pusty serwer, obojętnie który, bo nie tam, gdzie jest mało ludzi. Tu? Dobra, tu. Nie, nie wejdę tu. Co jest? To, czekajcie, tu może. Pierwszy lepszy pusty serwer. Dobra. Zobaczymy, jak to wygląda. To nie jest źle, no nie jest źle. Było kiedyś trzeba wejść na ten prestiż trzeci. Nawet się cieszę, no ale co, straciłem znowu bronię, straciłem znowu hajs. No ale dla mnie to nie jest jakiś szczególnie problem. Nawet mogę sobie starter packa znowu kupić. To jest, co on tutaj ma? Jeter. Jeter, kurde, 900 golda za 300 robuchów, to się tak nie opłaca. Cholera, się nie opłaca, dobra. No ale co, miło widzieć znowu się wyzerwaną rangą. Prestiżem drugim już. Jestem z siebie bardzo dumny. Co my tu mamy? To będzie na początku bardzo ciężko wszystko to poogarniać. Ale wiecie co, tu mam... Tutaj mam jeszcze, tu mam trochę tych pierdół. Mam tego Pumpki Westa jeszcze z eventu halloweenowego. Trochę mi to dubsko ratuje, ale będę musiał to oszczędzać. Tu coś jeszcze mam, tu mam takie zbędne rzeczy. O Jezus Maria. Nic nie mam. Mauty, oczywiście sobie mauta założę. Samolocik, ryzykowny, ale wiecie, lepsze to niż nie mieć daki. Lepsze to niż nie mieć nic, no nie? Pistolet, to wiecie, to ja tu sobie, nie wiem, tu se dam. A tu będzie ten, to na chwilę obecną. No nie mam tu nic, kompletnie nic. To znowu to wszystko wbijać, dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jak wbiję poziom, to zrobię kolejny odcinek z loadoutów do Rizona. Mam pomysł na konwoja, ale to jeszcze zobaczę. I to wszystko powbijam. Dobra. To dzięki wszystkim za oglądanie. Widzimy się kiedyś. Papatki.